Siema, Leszko, jestem BPTM Games, witam was na innym gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie robić upawkę bezokową, że ty bezokowca sobie nie zdążył robić. Ktoś case, klasa. A to mam ważne, jak wygląda, tak wygląda, ważne by to robił. Mówimy tutaj pod właśnie, że to na kieszonkę, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Więc obsiadamy, bez żadnego wymarzenia, bo już prawa czasu, gdzie pija się go oczywiście zamówiony. Bo tutaj to jest luksusowo, jak nie w case dużym. Lecimy. Obawka mniej więcej 18 do 20 centów, więcej mnie nie potrzeba, tylko wiecie, to jakoś tą powierzchnię sobie tutaj zerwać. I tu mi to wystarczy. Więcej mnie nie potrzeba, naprawdę bez sensu mi tu jest, no po prostu głębiej to robić. Nie ma tylko wziąć delikatnie, obruszyć, wiecie, bo tak tu uważać jako żeńsko wyjeść, to tutaj mnie nie interesuje, bo i tak wskazać gdzie na kieszonkę szło, więc tutaj bez spiny. Naprawdę bez spiny, na spokojnie, tutaj będziemy sobie to ogarniać. Tak, żeby to jakoś ręce i nogi po prostu miało. No bo jeszcze tak, można powiedzieć, grubsze testy. Testy, no, pierwsza taka grubsza oprawka, można powiedzieć, w cudzysłowie pod bezrokowcem. No bo jednak tutaj jeszcze nie robiliśmy, robiliśmy dwa przyjazdy, dwa odcinki temu. No, kupiliśmy tutaj, na gospodarstwo, no i teraz dopiero jest takie typowe sprawdzanie. Jak to wszystko wygląda? Czekajcie, ja go muszę mieć ją, niby na płycie i płycie robię, to ja go muszę troszeczkę gdzieś realnie też ustawić, teraz tak sobie myślę. Gdzieś tylne. I to leżóweczkę na lekko może w górę, to będzie dobrze. Czekajcie, no bo teraz tak, kurwa, to ustawienie tego teraz będzie ciężkie pewnie. Dobra, coś takiego. Wiecie, tak grube mniej więcej to obrobić, żeby tylko po prostu to było ruszone i obruszone i mi to wystarczy. Naprawdę to mi wystarczy. O, i to teraz to będzie miał się lżej i będzie elegancko szła robota, no bo to. Ale to nie potrzeba jakiegoś mojego głęboko tutaj uprawiać. W poprzednim odcinku. Czyli, ale to nagrywałem dosłownie 2 minuty temu. Wspominałem na koniec odcinka, że mam niemiłą sytuację związaną z agencją. Chodzi mi, ja mam tu nie zarabiać. Obydło. Proszę Państwa, obydło. Obydło, ponieważ szczepili się, że ja nie powinienem hodować byków czy krów mięsnych, które posiadam. Sprawy, które kupiłem, a już mało ważne, chować w takim obiektach, czyli otwartych obiektach. Czyli jak to macie zaznaczenia, programy, tak? Czepili się do mnie, że tego nie mogę mieć. Ale z drugiej strony, kurwa, przecież każdy mówił, że można mieć, najbardziej zadane tak coś, właśnie, żeby po prostu w takich halach, w takich obiektach chować, żeby to po prostu na ludzi było, na wolne powietrze, że tak powiem. Więc no teraz się okazało, że to musi być na obiekcie zamkniętym na luzie. Czyli tak samo jak mamy tą oborę właśnie z robotem mundurowym, tak samo i tutaj. Musi teraz być, bo coś im się pojebało. Nie wiem, czy się mnie tylko czepnęli, czy kurwa ogólnie się przepisy pozmieniały. Tego nie wiem, nie aż tak wiecie. No siedzę, to jest po lat miarę. Nie wiadomo, nie psychiczny człowiek się po prostu nie dowie, tak? No i co? Powiedzieli, że 2 lata, 3 lata mogę maksymalnie dochować. No i później, jeśli co do czego, no to albo mi zabiorą to było, jeśli nie spełnię tam jakichś tam wymogów, czyli albo obudować te wiaty, co trochę mija się z celem, bo nie chcę budowywać tych wiat, właśnie z bydłem. Jak musiała postawić, to musiała gdzieś to właśnie dać taką halę łukową jak ta. No i dali mi czas tak naprawdę niby do 2 lat. Ale powiedziałem, że tak ma być, no to prawdopodobnie to będzie zrobione w ciągu roku. Niestety trzeba trochę będzie na pewno zacisnąć pasa. A na szczęście wiadomo, ekipa, która robiła mi właśnie te hale łukowe, które wam zaraz pokażę, no ale chyba większość ludzi właśnie widzi. Tamte 2 piękne hale łukowe.
Odezwałem się do nich. Spytałem się, czy bywamy możliwość postawienia takiej hali, powiedzmy z takim płotem, u nas wiecie, na gotowo, że ja się nie muszę bawić, wiecie, z biegiem, o, jak się powinni biegiem. Mówi, wszystko pięknie, ślicznie, nie jest takie możliwe. Właśnie, to nie ma problemu, muszę tylko, przyjechać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. No dobra, to jest na razie, czego to zobaczyć, gdybyśmy dzisiaj poświęcić znowu pola, co trochę mnie tutaj, można powiedzieć, irytuje już, tak? Te monotonie tych pól, tak? Tego placu, które, no, dla mnie, tych pól, które są dla mnie cenne w tym momencie. Więc troszeczkę jest lipa, ale z jednej strony ja już znalazłem miejsce, w którym mógłbym to zrobić. Dzwoniłem sobie do gminy, znaczy bardziej pojechałem do gminy, czy taka jest możliwość. A chodzi mi dokładnie, proszę Państwa, o to, bo mam taki tutaj, tak to powiem, taki zagajniczek, coś w tym stylu, jak tutaj widzicie. No i po prostu się pytałem, czy jest tutaj, to niby taki wabek jest, coś w tym stylu, tutaj jest, tak. Po prostu się pytałem, kulturalnie poszłem, czy jest możliwość po prostu wycięcia tego zagajnika, tak powiem, zagajnika, podrównanie go itp. itd. Właśnie związane z tego, żeby po prostu postawić tą hardełką z tym. Bo powiedzieli, że tak troszeczkę słabo, ale muszą odprawić na pewności wszystko z tym związane. Czy nie będę ingerował nic pomiędzy, nie wiem, ochroną środowiska, chuj, tam nie znam się tam aż tak. Na tym, wiadomo, zapatykowanie, chuj, wie to jeszcze. To mało ważne. No i będą mi dać znać, czy będzie taka możliwość. No bo będę się postawić prawdopodobnie dwa takie hale, co już mi to dupi sprawę, bo to będzie kurwa jakoś po 250 tysięcy takich dwóch hal. To już powiedzmy po miarę przyzwoitej cenie, która no, będzie mnie odwalać. No ale wiadomo, jej półpaki znowu wiewać. Wydaliśmy te hale, daliśmy trzy, nie hale, przepraszam, sprzedawaliśmy za te wiaty właśnie, które mamy. Ale to by było. Nabraliśmy po 40 chyba tysięcy, 35 tysięcy, coś z tym nie pamiętam. Aż wiecie, aż tak z kooperatnie w ogóle nie pamiętam. Tego nie było. Więc mówię, to teraz znowu, tu pójdzie. W pracy pójdzie w noc, 70 tysięcy powiedzmy. Już mi pójdzie w noc. Północ przejdzie. No teraz nie będę wykorzystywał do niczego. Bo co tam, bawiki wstawię sobie? Bez sensu. To już mi odejdzie znowu. I znowu kolejne. No i tak się zastanawiam ogólnie. Czy po prostu, jak postawię halę łukową, jedną, czy nie postawić, nie kupić tam jałówek, nawet krów dojnych i po prostu jak to się mówi, nie przeganiać jednego obiektu do drugiego, żeby po prostu na udój były, nie wiem, zadaszy, czy coś w tym stylu zrobić, no bo już mnie kurwa, krótko mówiąc, wkurzają tej agencji. Denerwuje mnie to mocno, a nie mocno, tylko bardzo mnie denerwuje, no a co zrobić z agencją, człowiek nie wie, jak będzie wojował, to nieraz. Jeszcze kurwa gorzej zrobi, bo jeszcze każe mi zlikwidować bydło, czy gorsza, w ogóle gospodarkę. Więc ja wtedy zrobię. Nic, no. Coś trzeba nie powiedzieć. A tu mówię, to już chciałem tego położyć to na tym odcinku poprzednim. No bo, no dobra. W tej chwili to jeszcze mogę drążyć ten temat, to jaki to będzie sens. Mówię, no, najlepiej pasowałoby postawić nowy obiekt. Typowo nowy, nową chopę, czy coś w tym stylu. Na świętego spokoju murowaną, jakby to miało święte ręce i nogi, ale ta hala łukowa nie chyba najlepszym nowym wyjściem. Bo innego po prostu, no po prostu nie mam innego wyjścia. Chcę halę łukową zamkniętą, jako zamknięty obiekt, po prostu z wyjściem na okulnik, nie wiem jak to powiedzieć, na pastwisko. Tylko to będzie gradowało, ale powiem szczerze, już mnie zastanawia to po prostu, żeby na nie wziąć krowów dojnych, nie zostawić jałówek. Nie wiem, bo po prostu to już jest po części męczące, wiadomo, teraz będą te żwiki, będą te jałówki, mniej więcej w przyszłym roku. I tak będą w przyszłym roku. Czekajcie, aż mnie to zastanawia teraz w momencie, co ja będę miał teraz pierwszy do sprzedania. Tu mamy krowy,
bo jeszcze nie dokończyłem Pasza Obozu. A tuż mało właśnie. Tu mam 9 miesięcy jałówki i tu mam 3 miesiące pieki. Kurwa, jak mi to rozpierdala. Może mi ktoś napisać. A kuj, jak to jest kurwa zrobione? Że zimy byki są z kwietnia, no czekajcie, marzec, kwiecień, nie wiem, przepraszam, z kwietnia, maj, czerwiec, lipiec, no to 3 miesiące chyba, no to może być. Tu jest niby kupiony rok wcześniej, a mają dopiero 9 miesięcy, więc to też kurwa, te ceny, to wszystko to jest taka jakoś popierdolone, że to jest głowa. Ale dobra, mało ważne. Te jałówki na pewno będę w przyszłym roku, czyli tak czy tak, w kwietniu. Bo powiedziałem, raz na 2 lata sprzedaję, mimo wszystko, jaka cena by nie było, sprzedaję. Właśnie te bydło. Więc myślę, że jakieś tam po 3000 dostaniemy, za 3-4000 może tajówki dostaniemy mięczne. I to wszystko. Też możecie mi napisać tak naprawdę, bo mnie zastanawiała jedna rzecz. Czy takie właśnie krowy mięsne, które są, one też ogólnie dają mleko, czy one ogólnie nie dają mleka, tylko typowo są opasówki i to wszystko. Bo szczerze, ja przez 3000 lata ja nigdy takiego bydła nie miałem. Na dwóch seriach, które właśnie teraz nazywamy. Znaczy jedną, pierwszą serię, którą mieliśmy na oryginalnej, teraz na drugiej. Tutaj. A więc możecie mi napisać. Czy mięsne krowy też dają mleko? No to mnie zastanawia. Naprawdę. No i tak. No to fajnie, teraz to idzie. No i troszkę ta agencja trochę mnie zrobiła humor na nic, na to człowiek nie poradzi. No wiecie, gdy poradzi. Jakoś tam będzie musiał sobie radzić. Względem i to wszystko. Nie muszę sobie kupić, postawić ten obiekt w przyszłym roku, tą halę pokową otwartą i tam gdzieś znowu pokombinować, wiecie, żeby... Bo jasne, dobrze, 2 lata byśmy mieli. No to tak, w przyszłym roku poszłyby te jawki, poszłyby halę, przyszło te pieniądze z zjęły, poszły prawdopodobnie by halę łukową. Później byki, byśmy z opieki, później znowu postawili halę łukową, właśnie tam taką właśnie kupuję. Właśnie mówię, i byśmy mieli... To może by dobrze przyszło nawet. Zobaczymy. Ja tu mam rozkminki, mam tu gdzieś mniej więcej miejsca, żeby to postawić. Więc mi to tam nie przeszkadza. Tylko, że wiecie, no są kolejne wydatki, które dla mnie są zbędne. Tak można powiedzieć, bo już postawiłem jedną inwestycję, zrobiłem. Ja to będę musiał znowu robić, to trochę tak nie halę. Tak. Ale to już jest, no po prostu, niedopatrzenie z mojej strony, to problemy robią mi agencje, tego nie powiem. No i tak, to proszę Państwa jest z tym wszystkim. W końcu ogarnąłem sobie tego budzika. Można wstawić na parę maszyn. I teraz mam po prostu na pewno maszyn o 45%. To było od 5%. Trochę to było mrużące, tak teraz są troszeczkę lepiej. Ale jeden plus tej maszyny, tego moda jest taki, że nie zapomnę naprawiać maszyn, bo to będzie automatycznie ciągnęło mi pieniądze szlitą. Podejrzewam, nie mało. Nie tyle z ogłoszeń parafianych. Odnośnie serii. Dobra. Modyfikacji. O. Co jeszcze mam powiedzieć odnośnie tej całej tej roboty? Uprawimy. Myślę, że w następnym odcinku będzie bardziej grabiać, będzie zgrabiać trawę, bo ona troszeczkę tam leży. Pogadzi mi sobie to pewnie. Siano. No i będę musiał popasować poza odcinkiem, bo tak grabienia już dawno nie było. Przepraszam, przetrząsania też nie chciałem jakoś zbytnio robić. Pozgrabiamy sobie. Jezu, czekam po tej wodzie. Pozgrabiamy sobie i po prostu później sobie to pograbię. Popasuję i pewnie już będziemy się pewnie widzieć na siebie, bo właśnie żywi tego, że to bo jeszcze przyjdzie to przywieźć. Myślę tak gdzieś z tonę, z półtora tony, bo ta trzeba będę chciał trochę gęsto dać. Że też z drugiej strony nie chcę też tego, że to za dużo, bo później to będzie mi leżało. Może, a nie, to się przeczysz, przepraszam bardzo. Będę już miał przecież żyto do siebie, bo przecież na ziarnówkę, to przecież to tam nie będzie źle.
No bo gdzieś to na pewno po pszenicy pewnie wleci żyto właśnie typowo. A po życie pewnie wleci później kukurydza. Nie wiem, powiem szczerze, mam takie rozkminy, co mi tylko nasiać. A tak naprawdę nawet ziwa, nie mam takowego pomysłu. Tutaj miało być ogólnie co innego, wychodzi kukurydza, bo tutaj naprawdę fajny plac będzie pod kukurydzę. Fajne poletko, może kończyć sieczkanie, będzie można wynająć samojezdną, bez żadnych może problemów to będzie. Nie wiem, ciężko mi kurwa stwierdzić z tym wszystkim. Ale zobaczymy, na razie nie będę się martwił tym, co mi jest bardziej niepotrzebne. Ogólnie też się zastanawiam, czy nie połączyć tego drugiego pola jeszcze z tym. Ale właśnie powinniśmy tego razu nie zrobić, ale nie wiem, czy to by nie było zabójstwo na razie na ten moment. Bo to mogłoby być za duże pole, mimo wszystko. Więc na razie nie cuduję, nie łączę aż tak mocno tych pól, bo później to może będę miał za mało, za dużo. Powiedzmy trzech, może będę miał, kurwa, mogę się wysłowić, będę miał powiedzmy trzy uprawy na trzech polach, tylko by tak połączę, a to będzie, mogę mi się bawić z owsem, bo w tym roku też trzeba będzie chyba raczej już owiec zasiać, bo w tym roku owsa nie mieliśmy, nie mamy chyba owsa, się nie mylę, czekajcie, aż się zastanął, nie, ale chimerusy to nie posiadamy w tym momencie, ale łowiec. No nie, owsa nie mamy w tym roku. Nie mamy. Więc no, na razie trzeba coś pomyśleć w pierwszym roku, żeby gdzieś obie zasiać. Obie, szczerze, myślę, żebym zasiał chyba po soi sobie teraz. Taki mam taką rozkminę, czy posłuszną, to tego nie wiem. No, będziemy kombinować. Będziemy, proszę Państwa, kombinować, bo tu trzeba kombinować. Pod tym względem, żeby po prostu mieć wygodniej, narobić, jego narobić i żyć godnie. Żyć godnie i wygodnie. Myślałem, że troszeczkę szybciej to będzie szło. Weź tak szybko to miarę idzie, ale myślałem, że szybciej będzie szybciej szło. No ale jednak to wiecie, bez około niby, niby. Wiadomo, aż tak się mocno nie kręcimy, tak byśmy to kręcili się pługiem. Więc i tak nie tak źle robota idzie. Że mówiąc, no bo to praktycznie to można powiedzieć, to powinniśmy tą stronę chyba raczej praktycznie wyrobić. Do końca odcinka. Więc no, nie ma tragedii. Troszeczkę ziemsko wychodziło, ale tu nie ma jakiejś mocnej tragedii. Nie, na pewno tak. Nowy tym wezekowi się teraz kupiło. Robota jedna mniej. No bo to nie taki typowy wezekowic. Typu farmingowym. Bo to normalny kultywator. No ale to na agregat bardziej. Więc. No wiadomo, każda inaczej maszyna działa. Ogólnie też myślałem nad zakupem Grubera do niego. Tego krasa. Ale my tak na tamte dwa ciągniki fajnie. Na razie wystarczają mi 2,62, którego mam, więc myślę, że będę wymieniał pod tym względem. No bo tamten mały case też fajnie, by coś porobił więcej niż tylko opryski, nawozy, talerzowania i pasowanie, tak? Zresztą on to będzie na więcej robił, bo ogólnie się kaskę rzeczy będzie ogarniał. W sumie, może tego kajsa kupiłem. Tak to założyłem, mam tu 30 tysięcy, ale wad swojej ceny. Ktoś nowy tu. To fajnie jakoś tam mniej więcej działa teraz z sobą. Współpracuje. Więc tu ma jakieś tutaj mocniej tragedii z tym pod tym względem. Wiadomo, można by tam coś innego kupić, coś tańszego, coś masywniejszego można. Kilka, ale podejrzewam też piątka z przodu i parę z tyłu. Tak mi się zdaje.
teraz tak tego case'a, czy nika, nie ma co inwestować takiego drugiego. To ja, bo sensu nie ma. Więc naprawdę tutaj to jest Petandino. No ale tylko ten klas, tylko co ma te tylko dwie maszynki te, tego Webera, zobaczcie. No, Jezu, prawda, nie mogę się wysłać. Ma tego bezakowca i ma właśnie agregat po 8, to już wystarcza. Dobra, nie będę przedłużał. Mi się odcinku było to na tyle. Mi się taki ośnie mi się spodobał w stacie. Pewnie komentarz, dzięki za oglądanie i trzymaj się z jednego odcinka. Na razie, cześć.